Witam, witam na kanale audio czy Oto przed Państwem rozdział drugi, tomu pierwszego, książki pod tytułem Rodzina Połanieckich. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi, że dbacie o siebie. A teraz, jeżeli możecie, rozsiądźcie się wygodnie i gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie. Życzę miłego słuchania. Właściwie. Zbudził go chłopak, który przyniósł mu kawę i wziął do czyszczenia rzeczy. Gdy z nimi powrócił, Połaniecki spytał go, czy nie ma w domu zwyczaju schodzić się w jadalnym pokoju na śniadanie. Nie odpowiedział chłopak, bo panienka rano wstaje, a starszy pan śpi do późna. A panienka wstała, panienka w kościele. Prawda dziś niedziela, a panienka nie jeździ ze starszym panem. Nie starszy pan jeździ na suma, a potem idzie do kanonika, więc panienka wol jeździć na ranną mszę. Co państwo w niedzielę porabiają? Siedzą w domu, na obiad przyjeżdża pan Gątowski. Tego Gontowskiego Połaniecki znał małym chłopcem. Za owych czasów przezywał go niedźwiadkiem, był to bowiem chłopak tłusty, niezgrabny i mrukliwy. Służący objaśnił, że ojciec pana Gondowskiego umarł od lat sześciu i młody sam gospodarzy w sąsiednim Jałbrzykowie. I przyjeżdża tu co niedziela? spytał Połaniecki. Czasem i w poprzedni dzień wieczorem. Konkurent, pomyślał Połaniecki. Po chwili spytał: Starszy pan wstał już? Musiał pan dzwonić, bo Józef poszedł do pana. Jaki Józef? Kameryner. A ty czym jesteś? Ja jestem do pomocy. Idźże się spytać, kiedy można będzie widzieć się z panem. Chłopak wyszedł i po chwili wrócił. Starszy pan kazał powiedzieć: że jak się ubierze, to poprosi. Dobrze. Chłopak wyszedł. Połaniecki został sam i czekał, a raczej nudził się dość długo. Wreszcie zaczęło mu braknąć cierpliwości i chciał już wyjść do ogrodu, gdy Józef przyszedł mu oznajmić, że starszy pan prosi. I przez sień poprowadził go do pokoju leżącego z drugiej strony domu. Połaniecki wszedł i w pierwszej minucie nie poznał pana Pławickiego. Pamiętał go mężczyzną w sile wieku i nader pięknym. Obecnie stał przed nim człowiek stary, z twarzą pomarszczoną jak pieczone jabłko, której małe uczernione wąsiki próżno usiłowały nadać pozor młodości. Tak one, jak również czarna, zaczesana z boku czupryna oznaczały tylko niewygasłe dotąd pretensje. Lecz pan Pławicki otworzył ramiona. Stach, jak się masz, drogi chłopcze, chodź tu! I wskazawszy na swą białą kamizelkę, objął głowę Połanickiego i przycisnął ją do piersi, która poruszała się szybkim oddechem. Uścisk trwał przez czas długi, a nawet dla Połanickiego mocno za długi. Wreszcie pan Pławicki rzekł – niechże ci się przypatrzę, pana Anna, pana Anna, moja biedna, kochana Anna. I pan Pławicki zaszlochał, następnie otarł serdecznym palcem prawą powiekę, na której zresztą nie było łzy, i powtórzył – pana Anna, twoja matka zawsze była dla mnie najlepszą i najżyczliwszą krewną. Połaniecki stał przed nim zmieszany oraz nieco odurzony i przyjęciem, jakiego się nie spodziewał, i zapachem fiksatuaru, pudru i różnych perfum, którymi pachniały twarz, wąsy i kamizelka pana Pławickiego. Jak się wujaszek ma spytał wreszcie sądząc, że ten tytuł jaki zresztą dawał w latach dziecinnych panu Pawickiemu, będzie najlepiej odpowiadał uroczystemu nastrojowi przyjęcia. Jak się mam powtórzył pan Pławicki. – Niedługo mi, już niedługo. Ale właśnie dlatego witam cię tym serdeczniej w moim domu, po ojcowską. I jeśli błogosławieństwo człowieka stojącego nad grobem, a zarazem najstarszego członka rodziny ma w twoich oczach jaką cenę, to ci je daję. I chwyciwszy powtórnie za głowę Połanieckiego, ucałował ją i przeżegnał. Młody człowiek zmieszał się jeszcze bardziej i na twarz jego odbił się przymus. Matka jego była krewną i przyjaciółką pierwszej żony pana Pławickiego. Z nim samym nie łączyły jej nigdy, ile pamiętał, serdeczniejsze stosunki, więc ta uroczystość przyjęcia, do której jednak mimowoli musiał się dostrajać, była mu ogromnie przykra. Sam Połaniecki nie miał najmniejszych uczuć rodzinnych dla pana Pławickiego, więc myślał w duchu... Ta małpa błogosławi mnie zamiast gadać o pieniądzach, i chwyciła go pewna złość, która mogła mu być pomocną do postawienia jasno rzeczy. Tymczasem pan Pławicki rzekł: Siadaj teraz, drogi chłopcze, i bądź jak u siebie. Płaniecki siadł i zaczął mówić: Kochany wuju, bardzo mi jest przyjemnie wuja odwiedzić. Byłbym to pewnie zrobił nawet nie mając interesu, ale wuj wie, że przyjechałem także w tej sprawie, którą moja matka. Tu pan Pławicki położył mu nagle rękę na kolanie. – A kawę piłeś? – spytał. – Piłem – odpowiedział zbity z tropu Połaniecki. – Bo to Marynia reno wyjeżdża do kościoła. Przepraszam cię także, żem ci nie odstąpił mojego pokoju, ale ja, stary, przyzwyczaiłem się tu spać. To moje gniazdo. To rzekł, że okrągłym ruchem ręki wskazał na pokój. Połaniecki powiódł mimowoli oczyma za ruchem ręki – Niegdyś ten pokój był dla niego ustawiczną pokusą, wisiała w nim bowiem broń pana Pławickiego. Od dawnych czasów zmieniło się w nim tylko obicie, które teraz było różowe, przedstawiające w nieskończonej ilości kwadratów młode pasterki ubrane à i łowiące ryby na wędkę. W oknie stała toaleta, biała nakryta, z lustrem w srebrnych ramach, zastawiona mnóstwem słoików, pudełek, flaszeczek, szczotek, grzebieni, pilniczków do paznokci itd., Obok w kącie fajczarnia z bursztynowymi głowami cybuchów. Na ścianie nad kanapką dzicza głowa, pod nią dwie dubeltówki, torba, trąbki i w ogóle przybory myśliwskie. W głębi stół z papierami, dębowe półeczki z pewną ilością książek, wszędzie pełno gratów, mniej więcej potrzebnych i ładnych, zwiastujących jednak, że mieszkaniec tego pokoju jest osią, naokoło której obraca się wszystko w domu i że sam o siebie dba wielce. Jednym słowem, był to pokój starego kawalera i egoisty, pełnego drobiazgowej troskliwości o swą wygodę i pełnego pretensji. Płoniecki nie potrzebował też wiele domyślności, by odgadnąć, że pan Pławicki za nic i dla nikogo nie odstąpiłby swego pokoju. Lecz gościnny gospodarz pytał dalej: Było ci tam dosyć wygodnie, jak spędziłeś noc? Dziękuję, doskonale, wstałem późno. Z tydzień, jaki przecie u mnie zabawisz. Kołaniecki, który był bardzo żywy, podskoczył na krześle. Chyba wuj wie, że ja mam interesa w Warszawie i wspólnika, który sam jeden pilnuje teraz całej roboty. Dlatego muszę wyjechać jak najwcześniej i pragnąłbym dziś jeszcze załatwić sprawę, dla której przyjechałem. No to pan Pławicki odezwał się z pewną serdeczną powagą. Nie, mój chłopcze, dziś jest niedziela, a oprócz tego uczucia rodzinne powinny iść przed interesami. Dziś witam cię i przyjmuję jako krewnego. Jutro, jeśli chcesz, wystąpisz jako wierzyciel. Tak jest. Dziś przyjechał do mnie mój Stach, syn mojej Anny. Do jutra. Tak być powinno Stachu. Mówi ci starszy krewny, który Cię kocha i dla którego powinieneś to zrobić. Płoniecki zmarszczył się nieco, ale po chwili odrzekł. Niechże będzie do jutra. Teraz przemówiła przez ciebie Anna. Czy palisz fajkę? Nie, palę tylko papierosy. Wierzaj mi, że źle robisz, ale mam dla goście i papierosy. Dalszą rozmowę przerwał Turk od powozu przed gankiem. – To Marynia przyjechała z rannej mszy – rzekł pan Pławicki. Płaniecki spojrzawszy w okno dojrzał różową panienkę w słomianym kapeluszu, wysiadającą z powodziku. – Poznałeś Marynię? – spytał pan Pławicki. – Miałem przyjemność wczoraj. – Drogie dziecko, nie potrzebuję ci mówić, że żyje tylko dla niej – w tej chwili uchyliły się drzwi i młody głos spytał. – Można? – Można, można, jest tu stach – odpowiedział pan Pławicki. Marynia weszła szybko z kapeluszem przewieszonym na wstążkach przez ramię i uściskawszy ojca podała rękę Połanickiemu. W różowej, perkalowej sukni wyglądała nadzwyczaj zgrabna i ładna – było coś w niej z nastroju niedzielnego, a przy tym z rzeźwości poranku, który był pogodny i jasny. Włosy miała nieco roztargane przez kapelusz, policzki zarumienione, mu biła od niej. Połanickiemu wydała się dziś i weselsza, i ładniejsza niż była wczoraj. Suma będzie dziś trochę później, rzekła do ojca, bo kanonik zaraz po rannej mszy pojechał do Młyna dysponować siatkowską. Ona bardzo źle, ma papa jeszcze z pół godziny czasu. Dobrze, odrzekł Pławicki. przez ten czas poznajcie się bliżej ze Stachem Płanieckim. Mówię ci, wyka pana Anna, ale ty się jej nigdy nie widziała. Pamiętaj też Maryniu, że on jutro, jeśli zechce, będzie naszym wierzycielem, ale dziś to tylko krewny i gość. Dobrze, odpowiedziała panna, będziemy mieli wesołą niedzielę. Pani tak późno poszła spać wczoraj rzekł Płaniecki, a dziś była na rannej mszy, a ona odrzekła wesoło. Na rannej mszy bywam ja i kucharz, żebyśmy mieli czas potem pomyśleć o obiedzie. Zapomniałem wczoraj powiedzieć, rzekł Połaniecki, że przywożę pani ukłon od pani Emilii Chwastowskiej. Nie widziałam Emilki już półtora roku, ale pisujemy do siebie dość często. Ona ma wyjechać do Reichenholdt dla swojej małej. Była na wyjezdnym. A mała jak się ma? Na no, swoje dwanaście lat wyrosła nadmiarę i bardzo anemiczna. Nie zdaje się, żeby była bardzo zdrowa. Pan często bywał Emilki? Dosyć. To prawie jedyna moja znajomość w Warszawie i przy tym bardzo lubię panią Emilię. Powiedz mi, mój chłopcze spytał pan Pławicki, biorąc ze stołu parę świeżych rękawiczek i wkładając je do kieszeni na piersiach. Czym ty się właściwie zajmujesz w Warszawie? Ja jestem tym, co nazywają aferzystą. Mam dom komisowo handlowy na spółkę z niejakim bigielem. Spekuluję na zbożu, na cukrze, czasem na lasach i na czym się da? – Bo ja słyszałem, że ty jesteś inżynier. – Jestem technik, ale nie mogłem po powrocie znaleźć zajęcia przy żadnej fabryce i puściłem się na handel, tym bardziej, że miałem i o tym, jakie takie pojęcie i że w spółce byłem już od lat czterech, choć interesa prowadził sam Bigiel, ale właściwym moim zawodem jest farbiarstwo. – Jak powiadasz? – spytał pan Pławicki. – Farbiarstwo. – Teraz takie czasy, że trzeba się do wszystkiego brać – rzekł z godnością pan Pławicki. – Nie ja ci to będę brał za złe, byle zachować dawne uczciwe tradycje rodzinne. – Żadne zajęcie nie hańbi człowieka. A Połaniecki, któremu na widok panny powrócił dobry humor i którego rozbawiła nagle grandeza pana Pławickiego, pokazał swoje zdrowe zęby w uśmiechu i odpowiedział – to chwała Bogu. Panna Marynie uśmiechnęła się również i rzekła – Emilka, która także pana bardzo lubi, pisała mi kiedyś, że pan doskonale prowadzi swoje interesa. Bo tu tylko z Żydami trudno, a zresztą konkurencja łatwa. Ale i z Żydami, byle nie wydawać manifestów antysemickich i spokojnie swoje robić, można trafić też do ładu. Co do pani Emilii jednak, ona się tyle zna na interesach, ile i mała litka. Tak, ona nigdy nie była praktyczna. Żeby nie brat męża, pan Teofil Chwastowski, byłaby straciła cały majątek. Ale pan Teofil bardzo Litka kocha. Kto Litki nie kocha, ja pierwszy przepadam za nią. To takie dziwne dziecko i takie kochane. Mówię pani, że mam do niej zupełną słabość. A panna Marynia spojrzała uważniej na jego szczerą, żywą twarz i pomyślała. Musi być trochę raptus, ale ma dobre serce. Pan Pławicki zauważył tymczasem, że czas na sumę i począł się żegnać z panną Marynią tak, jakby wyjeżdżał w kilkumiesięczną podróż, następnie uczynił jej na głowie znak krzyża i wziął kapelusz. Panienka uścisnęła rękę Połanieckiego żywiej niż przy porannym powitaniu, ten zaś siadając do powoziku powtarzał sobie w duchu – o, mocno ładna, mocno sympatyczna – za aleją, którą Połaniecki przyjechał dnia wczorajszego, powozik wytoczył się na drogę, gdzie niegdzie tylko wysadzaną starymi i popruchniałymi brzozami, stojącymi w nierównych odstępach. Po jednej stronie ciągnęło się pole kartoflane, po drugiej jeden ogromny łanżyta z ociężałymi już i pochylonymi kłosami, który zdawał się spać w spokojnym powietrzu i w pełnym świetle słonecznym. Między brzozami przelatywały przed powozem sroki i dudki – w dali widać było idące ścieżkami przez płową toń zbóż i zanurzone w niej popachy, dziewki wiejskie w czerwonych chustkach na głowie, podobne do kwitnących maków. Dobre żyto rzekł Połaniecki. niezłe. Robi się co w ludzkich siłach, a co Bóg da, to da. Jesteś młody, mój drogi, więc dam ci jedną przestrogę, która ci się w przyszłości przyda. Zrób zawsze, co do ciebie należy, a resztę zdaj na pana Boga. On najlepiej wie, czego nam potrzeba. Urodzaj tego roku będzie dobry, wiedziałam to z góry, bo jak mnie ma Bóg czem dotknąć, to mi zsyła znak. Co takiego? – spytał ze zdziwieniem Połaniecki. Za Nie wiem, czy uważałeś, gdzie ona stoi. Ile razy ma być coś złego, tyle razy pokazuje mi się mysz przez kilka dni z rzędu. Musi być dziura w podłodze. Nie ma dziury – rzekł, przymykając oczy i potrząsając tajemniczo głową pan Pławicki. A żeby kota sprowadzić? Nie sprowadzę, bo jeśli taka jest wola Boża, żeby ta mysz była dla mnie znakiem i ostrzeżeniem, to nie chcę iść przeciw tej woli. Otóż tego roku nic mi się nie pokazało. Mówiłem to Maryni, może Bóg zechce w jakikolwiek sposób pokazać, że czuwa nad naszą rodziną. Słuchaj, mój drogi, wiem, że ludzie gadają, że jesteśmy zrujnowani, a przynajmniej w bardzo złych interesach. Otóż sam osądź. Krzemień wraz ze skokami, z magierówką i suchocinem ma około 250 włók. Jest tam około 60 tysięcy rubli towarzystwa i nic więcej. I około 100 tysięcy długów hipotecznych wraz z Twoją sumą. Więc mamy już 160 tysięcy. Liczymy teraz tylko po 3 tysiące rubli za włókę, to uczyni 750 tysięcy. Razem 910 tysięcy. Jak to? przerwał ze zdumieniem Połaniecki. To wuj liczysz długi do swego majątku? Żeby majątek był nic nie wart, to by nikt mi grosza za niego nie dał, więc muszę doliczyć dług do wartości majątku. A Połaniecki pomyślał, wariat, z którym nie ma co gadać. I słuchał dalej w milczeniu. Pan Pławicki zaś mówił. Magierówkę chcę rozparcelować. Młyn sprzeda, a w Skokach i Suchocinie mam margiel. I wiesz, na ile go obliczyłem? Na dwa miliony rubli. Ma wuj kupca? Dwa lata temu przyjechał tu niejaki szał i rozpatrywał pola. Wprawdzie pojechał, nic nie wspominając o interesie, ale jestem pewny, że wróci. Inaczej byłaby mi się pokazała mysz za fajczarnią. Ha, niechże wraca! Wiesz, co mi także przychodzi do głowy? Skoro jesteś aferzystą, weź ty się do tego interesu. Znajdź sobie tylko wspólników. To za gruba dla mnie sprawa, więc znajdź mi kupca. Dam ci 10% odzysków. Co panna Maria myśli o tym Marglu? Marynia jak to Marynia. Złote dziecko, ale dziecko. I ona jednak wierzy, że opatrzność czuwa nad naszą rodziną. Słyszałem to od niej wczoraj. Tymczasem zaczęli się zbliżać do wątorów i do leżącego na wzgórzu wśród lip kościoła. Pod wzgórzem stało kilkanaście chłopskich drabianiastych wózków oraz kilka bryczek i powozików. Pan Pławicki przeżegnął się. To nasz kościółek, którym musisz pamiętać. Wszyscy pławiccy tu leżą i ja wkrótce będę leżał. Nigdzie nie modlę się lepiej jak tu. Widzę, że będzie sporo ludzi, rzekł Połaniecki. Jest bryczka Gontowskiego, kocz za Zimskich, powozik Jamiszów i kilka innych. Jamiszów musisz także pamiętać. Ona niepospolita kobieta, on niby wielki, argonom i radca, ale safanduła, który nie rozumiał jej nigdy. W tej chwili poczęto dzwonić na wieżyczce kościelnej. – Spostrzegli nas i dzwonią, – rzekł pan Pławicki. – Suma zaraz wyjdzie. Zaprowadzę cię po mszy na grób mojej pierwszej żony. Pomódl się za nią, bo to przecie twoja ciotka. Zacna była kobieta, świeć jej, panie. Tu pan Pławicki podniósł znów palec, by obetrzeć prawe oko. Połaniecki zaś spytał, chcąc zmienić nastrój rozmowy. – A pani Jemiszowa, była kiedyś bardzo piękna, czy to ta sama? Twarz pana Pławickiego rozjaśniła się nagle. Na chwilę wysunął koniec języka z uczernionych wąsików, następnie zaczął klepać Połanieckiego po połudce i rzekł, warta jeszcze grzechu, warta, warta! Tymczasem zajechali i obszedłszy kościół, weszli bokiem do zakrystii, nie chcąc przeciskać się przez tłum. Panie siedziały w bocznych ławkach tuż przed stolami. Pan Pławicki zajął ławkę kolatorską, w której byli tylko państwo jamiszowie. On, człowiek wyglądający bardzo staro, z twarzą inteligentną i zgnębioną, ona, kobieta dobrze pod sześćdziesiąt, ubrana niemal tak jak panna Marynia, to jest w suknię perkalową i słomiany kapelusz. Pełna grzeczności, ukłony, jakie jej począł składać pan Pławicki i uprzejmy uśmiech, z jakim mu je oddawała, wskazywało, że panują między nimi bliski i oparte na wzajemnej adoracji stosunki. Po chwili pani podniósłszy szelornetkę do oczu, zaczęła przyglądać się Połanieckiemu, nie rozumiejąc widocznie, kto mógł panu Pławickiemu towarzyszyć. W tylnej ławce za nimi jeden z sąsiadów, korzystając z tego, że msza jeszcze nie rozpoczęta, kończył jakieś opowiadanie o polowaniu, powtórzył bowiem kilkakrotnie drugiemu sąsiadowi – moje psy dobrze gonią – Potem obaj przerwali tę rozmowy i zaczęli obmawiać Pławickiego i panią Jamiszową tak głośno, że każde słowo dochodziło do uszu Połanieckiego. Potem wyszedł ksiądz ze mszą. Na widok tej mszy i tego kościółka pamięć Połanieckiego znów wróciła do lat dziecinnych, gdy bywał tu z matką. Mimo woli rodziło się w nim zdziwienie, jak dalece na wsi nic nie zmienia się prócz ludzi. Jednych składają na księżyc i grudzi, drudzy się rodzą, ale nowe życie podstawia się w dawne formy i kto przyjeżdża po długiej niebytności z daleka, temu się zdaje, że to wszystko, co poprzednio widział, było wczoraj. Kościół był ten sam. Nawa była równie pełna płowych głów chłopskich, szarych sukmen, czerwonych i żółtych chustek oraz kwiatów na głowach dziewek. Tak samo pachniało kadzidłem, świeżym tatarakiem i wyziewami ludzkimi. Za jednym z okien rosła ta sama brzoza, której cienkie gałązki wiatr, gdy się podniósł, rzucał na okno i przesłaniając je napełniał kościół zielonawym światłem. Tylko ludzie byli nie sami. Część tamtych rozsypywała się sobie spokojnie w proch lub wydostawała się trawą z pod ziemi. Ci zaś, którzy zostali jeszcze byli jacyś pochyleni, zgarbieni, mniejsi, jakby powoli zasuwali się pod ziemię. Połaniecki, których lubił się tym, że unika wszelkich zagadnień ogólnych, a który w gruncie rzeczy, mając jakby niewyłonioną jeszcze dostatecznie z wszechbytu słowiańską głowę, zajmował się nimi mimowoli ciągle. Myślał teraz, że jednak jest okropna przepaść między tą wrodzoną ludziom namiętnością życia a koniecznością śmierci. Myślał także, że może dlatego wszystkie systemy filozoficzne mijają jak cienie. Amsza po staremu się odprawia, iż ona jedno obiecuje dalszy i nieprzerwany ciąg. Sam wychowany za granicą nie bardzo bym wierzył, przynajmniej nie był go pewny. Czuł on w sobie, jak wszyscy dzisiejsi, najnowsi ludzie, niepohamowany wstręt do materializmu, ale wyjścia jeszcze nie znalazł. I co więcej, zdawało mu się, że go nie szuka. Był nieświadomym pesymistą jak ci, którzy szukają czegoś, czego nie mogą znaleźć. Odurzał się zajęciami, do których przywykł, i tylko w chwilach wielkiego przypływu owego pesymizmu pytał siebie, na co to wszystko, na co się zdało zrobić majątek, pracować, żenić się, płodzić dzieci, skoro wszystko kończy się przepaścią. Ale to było czasem i nie zmieniało się w stałą zasadę. Ratowała go od niej młodość, nie pierwsza, ale też jeszcze nie gasnąca, pewna tęgość duchowa i fizyczna, samozachowawczy instynkt, przyzwyczajenie do pracy, żywość charakteru i wreszcie ta siła elementarna, która popycha mężczyznę w objęcia kobiety. I teraz, więc od wspomnień dziecinnych, od myśli o śmierci, od zwątpienia o celowości małżeństwa. Przeszedł do myśli właśnie o tym, że tego, co jest w nim najlepsze, nie ma komu oddać, a dalej przeszedł do panny Maryni Pławickiej, której perkalowa suknia, pokrywająca młode i wysmukłe ciało, nie schodziła mu z oczu. Przypomniał sobie, że gdy wyjeżdżał pani Emilia Chwastowska, wielka przyjaciółka jego i panny Maryni, powiedziała mu śmiejąc się: Jeśli pan, będąc w krzemieniu, nie zakocha się w maryni, to zamknę przed panem drzwi. On jej odpowiedział z wielką fantazją, że jedzie tylko wydusić pieniądze, nie zakochać się, ale to nie była prawda. Gdyby w Krzemieniu nie było panny Pławickiej, byłby zapewne dusił pana Pławickiego w dalszym ciągu listownie albo sposobami prawnymi. Myślał też o niej i o tym, jak ona wygląda już w drodze i był zły, że jedzie także po pieniądze. Wmawiając w siebie wielką stanowczość w takich razach, postanowił przede wszystkim dochodzić swej należności i raczej gotów był przesadzić niż nie dosadzić w terminie. Obiecywał to sobie, zwłaszcza pierwszego wieczora, gdyż Marynia, jakkolwiek podobała mu się dosyć, nie uczyniła na nim tak wielkiego wrażenia, jak myślała, raczej uczyniła inne. Ale dzisiejszego rana bardzo wpadła mu w oko. Sama jest jak ranek, mówił sobie ładna i wie, że ładna. Kobiety zawsze to wiedzą. To ostatnie odkrycie usposobiło go dość niecierpliwie, albowiem pragnął wrócić jak najprędzej do krzemienia, by dalej obserwować kobiety na tym okazie, który w krzemieniu mieszkał. Jakoż msza skończyła się niebawem, pan Pławicki wyszedł zaraz po pożegnaniu, miał bowiem jeszcze przed sobą dwa obowiązki pierwszy pomodlenia się na grobach oburzonych, które leżały pod kościołem, drugi odprowadzenia pani Jamiszowej do powozu, że zaś żadnego nie chciał opuścić, więc musiał się liczyć z czasem. Połaniecki wyszedł z nim razem i wkrótce znaleźli się przed płytami kamiennymi wprawionymi tuż obok siebie w ścianę kościelną. Pan Pławicki klęknął i modlił się przez chwilę w skupieniu, potem wstawszy, obtarł łzy, które naprawdę zawisły mu na rzęsach, a wreszcie, wziąwszy Pałanieckiego pod ramię, rzekł: Straciłem obie i żyć muszę. Tymczasem przed kościelnymi drzwiami ukazała się pani Jamiszowa w towarzystwie męża tych dwóch sąsiadów, którzy ją obmawiali przed mszą i młodego pana Gontowskiego. Najwidok pan Pławicki pochylił się do ucha Połanieckiego i rzekł: jak będzie wsiadała do powozu, uważ jaką ma jeszcze nogę. Po chwili złączyli się obaj z towarzystwem. Rozpoczęły się ukłony i powitania. Pan Pławicki przedstawił Połanieckiego, potem zwracając się do pani Jamiszowej, dodał z uśmiechem człowieka przekonanego, że mówi coś, na co nie byle kto by się zdobył. Mój krewny, który przyjechał wujaszka uścisnąć i przycisnąć. Pozwalamy tylko na pierwsze, inaczej będzie z nami sprawa, odrzekła dama. Ale krzemień to twarda rzecz, mówił dalej Pławicki. Połamie sobie na nim zęby, choć młody. Pani Jamiszowa przymknęła oczy. Ta łatwość rzekła, z jaką pan tymi iskrami sypie, se senua. jak dziś zdrowie pana. W tej chwili czuję się zdrów i młody, a marynia. Była na rannej mszy. Czekamy państwa o piątej. Moja mała gosposia łamie sobie tam główkę nad podwieczorkiem. Śliczny dzień. Więc przyjedziemy, jeśli moja newralgia mi pozwoli. jeśli pan mąż pozwoli. Sąsiedzie, jakże? spytał pan Pławicki. Zawsze chętnie. Owszem, odpowiedział zgnębionym głosem sąsiad. Zatem au revoir revoir, odpowiedziała pani i zwróciwszy się do Pałanickiego, wyciągnęła do niego rękę. Miło mi było poznać pana. Pan Pławicki podał jej ramię i odprowadził do powoziku. Dwaj sąsiedzi odjechali również. Połaniecki został przez chwilę sam z panem Gontowskim, który przypatrywał mu się dość niechętnie. Połaniecki pamiętał go niezgrabnym chłopakiem, teraz zaś z niedźwiadka wyrósł mężczyzna duży i może przyciężki w ruchach, ale raczej przystojny, z bardzo pięknym, jasnym wąsem. Połaniecki nie zaczynał z nim rozmowy, czekając, aż tamten pierwszy się odezwie, lecz ów, zasadziwszy ręce w kieszenie, milczał uparcie. Dawne maniery mu zostały, pomyślał połaniecki, i z kolei uczuł także niechęć do tego mruka. Tymczasem pan Pławicki wróciwszy od powozu jamiszów spytał naprzód Połanieckiego – uważałeś? – a potem rzekł – no, Gontosiu, pojedziesz swoją bryczką, bo w koczu tylko dwa miejsca. – Pojadę bryką, bo wiozę psa dla panny Maryi – odpowiedział młody człowiek i skłoniwszy się odszedł. Po chwili Pławicki i Połaniecki znaleźli się na drodze do Krzemienia. – Ten Gontowski to też podobno jakiś powinowaty wuja – spytał Połaniecki – Dziewiąta woda po kisielu. Oni bardzo podupadli. Ten Adolf ma jeden folwarczyk i pustki w kieszeni. Ale w sercu pewnie nie pustki. Pan Pławicki wydał usta. To mu gorzej dla niego, jeśli mu się coś marzy. Może on i dobry człowiek, ale symplak. Ani do wychowania, ani wykształcenia, ani majątku. Marynia lubi go raczej znosi. A, znosi. Widzisz, jest tak. Ja poświęcam się dla niej, siedzę na wsi, ona poświęca się dla mnie i siedzi na wsi. To są pustki. Pani Jamiszowa jest znacznie od niej starsza, młodzieży w ogóle nie ma, życie nudne, ale co robić? Pamiętaj, mój chłopcze, że życie to szereg poświęceń. Trzeba te zasady nosić w sercu i w głowie. Zwłaszcza ci, co należą do uczciwych i trochę widniejszych rodzin, nie powinni o niej zapominać, a Gontowski bywa zawsze u nas w niedzielę na obiedzie i dziś, jak słyszałeś, wiezie psa. Umilkli i jechali wolniej po piasku. Sroki przelatywały teraz przed nimi z brzozy na brzozę w stronę krzemienia. Za powozikiem jechał na bryczce pan Gontowski, który, rozmyślając o połanieckim, mówił sobie jeśli przyjechał ich gnębić jako wierzyciel, nadkręcę mu kargu, jeśli jako konkurent, nadkręcę mu też. Z dziecinnych lat miał on nieprzyjazne dla połanieckiego uczucia. Niegdyś spotykali się oni czasem i wówczas połaniecki go wyśmiewał albo jako starszy o parę lat, nawet bijał. Wreszcie przyjechali i w pół godziny później i znaleźli się wszyscy wraz z panną Marynią w jadalnym pokoju przy stole. Młody psiak przywieziony przez Gontowskiego, korzystając z przywileju gościa, kręcił się pod stołem, a czasem wspinał się na kolana obecnych z wielkim zaufaniem i radością, objawianą za pomocą kiwania ogonem. To jest gordon, ceter mówił Gontowski. On jeszcze głupi, ale to mądre psy i przywiązują się okrutnie. Śliczny jest i bardzo panu wdzięczna – odpowiedziała panna Pławicka, patrząc na lśniąco czarną sierść i żółte piętna nad oczyma psa. Zanadto przyjemny dodał pan Pławicki pokrywając kolana serwetą. Do pola także takie lepsze od zwyczajnych ceterów. Pani poluje? spytał poaniecki. Nie, nigdy nie miałam do tego ochoty, a pan? A ja czasem zresztą żyję w mieście. Dużo bywasz? spytał pan Pławicki. Prawie nigdzie u pani Emiliu, mojego wspólnika Bigiela, u Waskowskiego, który był niegdyś moim profesorem, a który teraz jest dziwakiem i oto wszystko. Oczywiście czasem chodzę do ludzi, gdy mam do nich interesa. To źle, mój chłopcze. Młody człowiek powinien mieć i utrzymywać dobre stosunki towarzyskie, zwłaszcza gdy ma do nich prawo. Kto się potrzebuje piąć, to co innego, ale ty, jako Połaniecki, możesz wszędzie bywać. Ja ci to powiadam. Z marynią wiecznie mam te same historie. Dwa lata temu, gdy skończyła osiemnaście lat, zawiozłem ją w zimie do Warszawy. Rozumiesz, że tego się darmo nie robi i że to wymagało pewnych ofiar z mojej strony. No i cóż? Siedziała po całych dniach u pani Emilii i czytały książki. Dzikus mi się urodził i dzikus pozostanie. Możecie sobie podać ręce. Podajmy sobie ręce, zawołał wesoło Połaniecki. Ona odrzekła, śmiejąc się. Kiedy sumiennie nie mogę, bo to nie zupełnie tak było. Czytywałam książki z Emilką, prawda, ale bywaliśmy z papą dużo i wytańczyłam się na całe życie. Niech się pani nie zarzeka. Nie, ja się nie zarzekam, tylko nie tęsknię. To widocznie nie wywiozła pani wspomnień. Widocznie została mi tylko pamięć, ale to jest co innego. Tego ja pani nie rozumiem. Bo pamięć to jest skład, w którym leży przeszłość, a wspomnienie ma miejsce wówczas, gdy się do tego składu wchodzi, żeby coś wydobyć. Tu panna Marynia przestraszyła się nieco własną odwagą, z jaką zapuściła się w filozoficzny wywód nad różnicą pamięci i wspomnień, skutkiem czego zaczerwieniła się dość mocno, Połaniecki zaś pomyślał. I niegłupia i śliczna, głośno zaś rzekł. Mnie to do głowy nie przyszła to takie łatwe i objął ją oczyma pełnymi sympatii. Była rzeczywiście bardzo ładna, bo uśmiechnięta, nieco zmieszana pochwałą, a zarazem i uradowana nią szczerze, zarumieniła się jeszcze więcej, gdy śmiały młody człowiek rzekł. Jutro przed wyjazdem poproszę o miejsce, choć w składzie. Ale on mówił to tak wesoło, że nie można się było na niego gniewać, i że panna Marynie odpowiedziała mu nie bez pewnej kokiterii. Dobrze, ale i ja wzajemnie. W takim razie musiałbym schodzić do składu tak często, że wolę od razu w nim zamieszkać. To wydawało się pannie Pławickiej nieco zaśmiałe na tak krótką znajomość, ale tymczasem pan Pławicki ozwał się. Podoba mi się Pałaniecki. Wolę go od Gontosia, który siedzi jak mruk. Bo ja umiem mówić tylko o tym, co się da wziąć w rękę. Odpowiedział z pewnym smutkiem młody człowiek. To weź w rękę widelec i jedz. Połaniecki uśmiechnął się, panna Marynia nie, gdyż żal jej się zrobiło Gątowskiego, skutkiem czego skierowała rozmowę na rzeczy, które dadzą się wziąć w rękę. – Albo kokietka, albo ma dobre serce – pomyślał znów Połaniecki. Lecz pan Pławiski, który widocznie przypomniał sobie ostatni pobyt zimowy w Warszawie, spytał. – Powiedz mi, Stachu, ty znasz Bukackiego? – Jakże, to przecie mój bliższy krewny niż wuja – My z całym światem jesteśmy krewni, literalnie z całym światem. Bukacki to był najgorliwszy tańcerz Maryni, obtańcowywał ją na wszystkich wieczorach. Poniecki zaczął znowu się śmiać i za całą nagrodę poszedł do składu, w kurz. No ale tego przynajmniej odkurzać nie trzeba, bo taki koło siebie staranny jak na przykład Wujaszek, to największy elegant w Warszawie. Co on porabia? Co on porabia? Administruje świeżym powietrzem, to się znaczy, że jak pogoda wychodzi lub wyjeżdża na spacer. Przy tym jest oryginał, który ma jakieś szczególne komórki w głowie. Ten człowiek podpatruje takie rozmaite rzeczy, którymi nikt inny by się nie zajmował. Kiedyś po jego powrocie z Wenecji spotykam go i pytam, co tam widział, a on mi odpowiada. Widziałem na riva degli szjawoni, jak raz płynęło pół skorupki od jajka i pół cytryny. Stykały się, potrącały, oddalały, zbliżały, wreszcie – paf! – pół cytryny wpadło w pół jajka i rozpłynęły razem. Patrz, co to znaczy harmonia. Oto czym zajmuje się Bukacki, choć dużo umie i na przykład na sztuce zna się dobrze. A mówią o nim, że bardzo zdolny. Może, ale do niczego. Zjada chleb i na tym koniec, żeby przynajmniej był przy tym wesoły, on jest w gruncie rzeczy melancholik. Zapomniałem powiedzieć i kocha się w pani Emilii. Emilka dużo przyjmuje? spytała panna Marynia. Nie, bywam ja, Waskowski, bywa Bukacki, no i jeszcze maszko, adwokat, ten co to kupuje i sprzedaje majątki ziemskie. Ona pewnie jej nie bardzo może przyjmować, bo dużo czasu musi poświęcać Lidce. Biedactwo drogie, rzekł Połaniecki, pan Bóg by dał, żeby jej przynajmniej pomógł ten Reichenhall. I wesoła twarz jego pokryła się w jednej chwili prawdziwym smutkiem. Teraz panna Marynia spojrzała na niego oczyma pełnymi sympatii i z kolei pomyślała po raz drugi. On jednak musi być naprawdę dobry. A pan Pławicki zaczął mówić jakby sam do siebie. – Maszko, Maszko, ten tak, że kręcił się koło Maryni, ale ona go nie lubiła. Co do majątków, ceny teraz takie, że pożal się Boże. Właśnie Maszko twierdzi, że w tych warunkach dobrze jest kupować. Tymczasem obiad się skończył i przeszli do salonu na kawę, podczas której pan Pławicki dworował sobie z pana Gondowskiego, co zwykłby uczynić w chwilach dobrego humoru i co młody człowiek znosił cierpliwie ze względu na pannę Marynię – ale z miną, która zdawała się mówić – Ej, żeby nie ona, wytrząsłbym z ciebie wszystkie kości. Po kawie panna Marynia siadła do fortepianu podczas, gdy ojciec kładł pasjansa. Grała nieszczególnie, ale jej jasne i spokojne czoło ładnie rysowało się nad pulpitem. Koło piątej pan Pławicki spojrzał na zegarek i rzekł – Jamiszowie nie przyjeżdżają. – Przyjadą jeszcze – odpowiedziała Marynia – ale on od tej pory ciągle spoglądał na zegarek i co chwilę ogłaszał nowiny, że Jamiszowie nie przyjeżdżają. Na koniec, koło szóstej, rzekł grobowym głosem. Musiało się zdarzyć nieszczęście. Połaniecki stał w tej chwili koło panny Maryni, która rzekła przyciszonym głosem. Oto i bieda. Tam się pewnie nic nie stało, ale papa będzie do wieczora w złym humorze. Łaniecki chciał w pierwszej chwili odpowiedzieć, że za to nazajutrz, zajutrz, jak się wyśpi, to będzie w dobrym, ale widząc istotną troskę na twarzy panny, odrzekł. To, o ile pamiętam, niedaleko. Niech pani pośle, kogo dowiedzieć się, co się stało. Może by kogo posłać, papo? Lecz on odpowiedział z goryczą. Zbytek łaski, pojadę sam. I zadzwoniwszy na służącego, wydał polecenie, by zaprzęgano, po czym zastanowił się przez chwilę i rzekł. Enfin, na wsi zawsze może się trafić, że ktoś przyjedzie i zastanie moją córkę samą. To nie miasto, przytem jesteście krewni. Ty, Gontowski, możesz mi być potrzebny, więc bądź łaskaw, pojechać ze mną. Wyraz najwyższej niechęci i niezadowolenia odbił się na twarzy młodego człowieka, przeciągnął ręko po swojej płowej czuprynie i rzekł. Nad stawem jest wyciągnięte czółno, którego ogrodnik nie może zepchnąć. Obiecałem panie Maryi, że je zepchnę, tylko ostatniej niedzieli nie puściła mnie, bolało jak z cebra. To skocz i spróbuj, do stawu trzydzieści kroków, za parę minut wrócisz. Gątowski rad, nierad wyszedł do ogrodu, pan Pławicki zaś, nie zwracając uwagi na Połanieckiego i córkę, powtarzał chodząc po pokoju. Hmm. – Newralgia w głowie, założyłbym się, że newralgia w głowie. Gontowski w razie potrzeby może skoczyć po doktora. Ten safanduła, ten radca bez rady pewno by nie posłał. I potrzebując widocznie wywrzeć na kimś swój zły humor, dodał, zwracając się do Połanieckiego. – Nie uwierzysz, co to za cymbał. Kto taki? – Ja, Misz. – Ale papo, zaczęła panna Marynia. Lecz pan Pławicki nie dał jej skończyć i rzekł ze wzrastającym złym humorem. — Wiem, nie podoba ci się to, że ona okazuje mi trochę przyjaźni i troskliwości. Czytaj sobie artykuły rolnicze pana Jamisza, uwielbiaj go, stawiaj mu posągi, ale pozwól mi mieć moje sympatie. Tu Połaniecki mógł podziwiać istotną słodycz panny Maryni, gdyż zamiast się zniecierpliwić, podbiegła do ojca i podsuwając czoło pod jego uczernione wąsiki rzekła. Zaraz zaprzęgną, zaraz. Może trzeba, żebym i ja pojechała, a tymczasem niech się brzydki tatuś nie gniewa po sobie zaszkodzi. Pan Pławicki, który rzeczywiście był do niej mocno przywiązany, pocałował ją w czoło i rzekł. Wiem, że w gruncie rzeczy masz dobre serce, ale co tam znów Gontowski robi? I przez otwarte drzwi ogrodowe począł wołać na młodego człowieka, który też powrócił niebawem zmęczony i rzekł. W środku stoi woda i za daleko wyciągnięte. Próbowałem i nie mogę. To bierz czapkę i ruszajmy, bo słyszę, że zajechali. W chwilę potem młodzi ludzie zostali sami. Papa przywykł do trochę wykwintniejszego towarzystwa niż jest na wsi, rzekła panna Marynia, więc dlatego lubi panią Jamiszową, ale i pan Jamisz jest bardzo zacny i rozumny człowiek. Widziałem go w kościele, wydał mi się jakby przybity, bo naprawdę to on jest chory, a przy tym bardzo zapracowany. Tak jak pani. Nie, pan Jamisz doskonale prowadzi gospodarstwo, a przy tym dużo pisuje o rzeczach rolniczych. Naprawdę jest to lumen naszej okolicy i taki zacny człowiek. Ona również dobra kobieta, tylko dla mnie nieco przesadna. Eks piękność. Tak, przyczynia się też do jej przesady i to ciągle życie na wsi, przez które się trochę rdzewieje. Myślę, że w mieście wszystkie dziwactwa ludzkiej śmieszności ścierają się wzajemnie, a na wsi łatwiej ludzie zmieniają się w oryginałów. Zwolna odwyka się od towarzystwa, zachowuje się w jakiś przestarzały sposób w obejściu z ludźmi, i dochodzi się do przesady. My wszyscy musimy się ludziom z wielkich miast wydawać zardzewiali i trochę śmieszni. Nie wszyscy bynajmniej odpowiedział Połaniecki. Pani, na przykład, bynajmniej. Więc to przyjdziesz czasem, odpowiedziała z uśmiechem. Czas może także przynieść zmiany. U nas tak mało się zmienia i najczęściej na gorsze, ale w życiu panien w ogóle zmiany są przewidywane. Chciałabym naprzód byśmy z papą mogli przyjść do ładu z krzemieniem. Hmm, więc ojciec i krzemień to dwa główne i jedyne cele w życiu pani? Tak, ale mało mogę pomóc, bo się mało znam na czymkolwiek papa krzemień i nic więcej powtórzył połaniecki nastała chwila przerwy w rozmowie po której panna marynia spytała połanieckiego czy nie zechce pójść do ogrodu, poszli i wkrótce znaleźli się nad brzegiem stawu połaniecki, który za granicą należał do różnych stowarzyszeń sportowych, zepchnął na wodę czółnu, któremu Gontowski nie mógł poradzić ale pokazało się, że jest dziurawe i że nie można nim pływać. <laughs> – Oto przykład, co jest moje gospodarstwo – rzekła śmiejąc się panna Marynia. – We wszystkim i wszędzie woda przecieka i nie wiem, jak się usprawiedliwić, bo ogród i staw należą wyłącznie do mnie, ale przed spustem każe czułno naprawić. – Bodajże to jeszcze to samo, w którym zakazywano mi jeździć, gdy byłem małym chłopcem – bardzo być może. Czy pan uważał, że rzeczy daleko się mniej zmieniają i dłużej trwają niż ludzie? Czasem smutno o tym myśleć. Miejmy nadzieję, że będziemy trwali dłużej niż to czółno zmurszały i nasiąknięte jak gąbka wodą. Jeżeli to samo co za moich dziecinnych lat, to nie mam do niego szczęścia. Dawniej nie pozwalano mi na nim jeździć, a teraz skaleczyłem sobie ręko jakiś spróchniały gwóźdź. To rzekłszy, wydobył z kieszeni chustkę i począł lewą ręką owijać palec prawej, ale szło mu to tak niezgrabnie, że panna Marynia widząc to rzekła Nie da pan sobie rady, trzeba pomóc. I poczęła obwiązywać mu dłoń, którą on kręcił nieznacznie, by jej utrudnić zadanie, bo miło mu było czuć jej delikatne palce przy swoich. Ona spostrzegła, że jej przeszkadza i spojrzała na niego, ale w chwili, gdy ich oczy się spotkały, pojęła powód i zarumieniona schyliła się, chcąc niby wwiązać uważniej. Połaniecki uczuł ją blisko, uczuł ciepło bijące od niej, więc jemu serce zabiło żywiej. Mam bardzo miłe wspomnienia, rzekł, z dawnych moich tutejszych wakacji, ale teraz wywiazę jeszcze milsze. Pani jest bardzo dobra, przy tym zupełnie jak jaki kwiat w tym krzemieniu. Pod słowem? Nie przesadzam. Panna Marynia zrozumiała, że młody człowiek mówi to szczerze, może nieco zaśmiała, ale raczej przez wrodzoną żywość niż dlatego, że został z nią sam na sam, więc nie obraziła się, tylko zaczęła niby gderać żartobliwie w swoim miłym, przyciszonym głosem. Proszę mi nie mówić grzeczności, bo naprzód źle obwiążę rękę, a powtórę ucieknę. To niech pani źle obwiąże rękę, ale zostanie. Taki śliczny wieczór. Marynia skończyła robotę z chustką i poszli dalej. Wieczór rzeczywiście zapowiadał się śliczny. Słońce zniżało się, staw niepomarszczony powiewem wiatru lśnił ogniem i złotem. W dali za wodą majaczyły spokojnie olszyny, bliższe drzewa rysowały się w zarumienionym już powietrzu bardzo czysto. Na podwórzu za domem klekotały bociany. — Miły krzemień, bardzo miły — powtarzał Połaniecki. — Bardzo — odpowiedziała Marynia — Toteż ja rozumiem pani przywiązanie do tego miejsca. Przy tym, jak się w coś wkłada pracę, to jeszcze bardziej przywiązuje. Rozumiem też, że na wsi można mieć dobre chwile. Ot, jak teraz. Przecie tu jest tak dobrze. W mieście ogarnia czasem zmęczenie, zwłaszcza tych, którzy jak ja, siedzą po uszy w rachunkach, a przy tym są samotni. Bigiel, mój wspólnik, ma żonę i dzieci. To dobrze. Ale ja co? Ja nieraz mówię sobie, od pracuję i co mi z tego? Dajmy na to, że będę miał trochę pieniędzy i co dalej? Nic. Jutro zawsze takie same jak dziś, robota i robota. Widzi pani, jak się człowiek wciągnie w coś, jak idzie tym pędem, na przykład robienia pieniędzy, to mu się zdaje, że to cel. ale przychodzą chwile, w których myślę, że mój oryginał waskowski ma słuszność i że nikt, kto się kończy na ski albo na wicz, nie potrafi włożyć w to całej duszy i poprzestać na tym wyłącznie. On powiada, że w nas jeszcze zaświeża pamięć poprzedniego istnienia i że w ogóle Słowianie mają inną misję. To jest wielki oryginał i filozof i mistyk. Ja się z nim sprzeczam i robię pieniądze jak mogę, ale teraz na przykład jak tak chodzę z panią po tym ogrodzie, to doprawdy zdaje mi się, że on ma słuszność. I przez chwilę szli w milczeniu. Światło stawało się coraz bardziej rumiane i twarze mieli jakby zanurzone w czerwonym blasku. Przyjazne wzajemne uczucia wzrastały w nich z każdą chwilą. Było im z sobą dobrze i spokojnie. Połaniecki odczuwał to widocznie, gdyż po niejakim czasie rzekł. Co mnie pani chwastowska mówiła i co jest prawda, to że pani ma się w godzinę po poznaniu więcej ufności i bliżej się jest z nią niż z kim innym w miesiąc. Teraz to sprawdziłem. Zdaje mi się, że panią znam od dawna. Myślę, że tylko osoby niezwykle dobre robią takie wrażenie. A panna Marynia odpowiedziała z prostotą. Emilka kocha mnie bardzo i dlatego mnie chwali. Choćby to była prawda, co ona mówi, to jednak przypuszczam, że nie ze wszystkimi taka być potrafię. Wczoraj rzeczywiście zrobiła pani na mnie inne wrażenie, ale była pani zmęczona i senna. Byłam trochę. I czemu pani spać nie poszła? Służący mógł mi zrobić herbatę, a wreszcie byłoby się i bez tego obeszło. Nie, tak mało gościnni nie jesteśmy. Papa mówił, że wypada, by które z nas pana przyjęło. Bałam się, że zechce sam czekać, a jemu to szkodzi, więc wolałam go zastąpić. Poniecki pomyślał. Pod tym względem mogłaś być spokojną, ale jesteś poczciwa, że starego egoista osłaniasz. Następnie rzekł. Przepraszam panią i za to, że zaraz zaczęłam mówić o interesach. To kupieckie przyzwyczajenie, ale też potem sam sobie powiedziałem: jesteś taki, owaki, i ze wstydem przepraszam. Nie ma za co, bo nie ma winy. Panu powiedziano, że ja się wszystkim zajmuję, więc pan udał się do mnie. Zwolna zorze rozpalały się coraz mocniej. Po niejakim czasie wrócili ku domowi. O ile, że wieczór zapowiadał się piękny, więc siedli na werandzie ogrodowej. Płaniecki wszedł na chwilę do salonu, po czym wrócił ze stołeczkiem od nóg i przyklęknąwszy zaczął go podsuwać pod stopy panny Maryni. – Dziękuję, bardzo dziękuję – odpowiedziała, pochylając się i obejmując rękoma suknię. – Jaki pan dobry, dziękuję bardzo. A on mówił – ja jestem z natury nieuważna, ale wie pani, kto mi nauczył trochę cierpliwości? – Litka. Ją trzeba nadzwyczaj ochraniać i pani Chwastowska musi o tym pamiętać. I ona pamięta, odrzekła panna Marynia. I wszyscy będziemy jej w tym pomagali. Gdyby była nie wyjechała do Reichenholu, byłabym ją zaprosiła do nas. A ja bym przyjechał za litką bez zaproszenia. Więc zapraszam pana w imieniu papy raz na zawsze. Niech pani tego lekko nie mówi, bo mam gotów nadużyć grzeczności. Mnie tu jest bardzo dobrze, więc ilekroć będzie mi źle w Warszawie, to tu ucieknę. Pod opiekę pani. Teraz Poniecki wiedział już, że słowa jego przeznaczone są na to, by ich zbliżyć, by nawiązać między nimi sympatię i mówił je równie umyślnie, jak szczerze, a mówiąc patrzył na tę łagodną, młodą twarz, która oświecona zachodzącym słońcem, wydawała się jeszcze spokojniejsza niż zwykle. Panna Marynia podniosła też na niego swe niebieskie oczy, w których było jakby pytanie, czy mówisz to wypadkiem, czy umyślnie i odrzekła nieco ciszej. Dobrze. I oboje milkli, czując, że istotnie coś zawiązuje się między nimi. Dziwi mnie, że papa nie wraca, rzekła wreszcie panna Marynia. Rzeczywiście, słońce zaszło, w czerwonym zmierzchu począł krążyć cichym lotem lelek, a w stawie ozwały się żaby. Lecz Połaniecki nie odpowiedział na uwagę panienki i jakby pogrążony we własnych myślach zaczął mówić. Ja nie analizuję życia, bo nie mam na to czasu. Gdy mi jest dobrze, jak na przykład w tej chwili, to czuję, że dobrze. Gdy źle, to źle, o i wszystko. Ale przed pięciu lub sześciu lat było inaczej. Była nas cała paczka ludzi, którzy się schodzili na rozmowę o znaczeniu życia. Było kilku uczonych, jeden literat, dziś dość znany w Belgii. Zadawaliśmy sobie pytania, dokąd idziemy, jaki wszystko ma sens, jaką wartość i jaki koniec. Czytaliśmy pesymistów i gubiliśmy się w rozmaitych pytaniach bez dna, tak jak mój jeden znajomy asystent przy Katedrze Astronomii, który jak zaczął się gubić w przestrzeniach międzyplanetarnych, tak zgubił w nich mózg. I potem mu się zdawało, że jego głowa krąży po paraboli w nieskończoności. Później wyzdrowiał i został księdzem. My również nie mogliśmy do niczego dojść, na niczym odpocząć, zupełnie jak to ptactwo, które leci przez morza i nie ma na czym usiąść. Ale ja wreszcie spostrzegłem dwie rzeczy. Oto naprzód, że moi belgowie biorą to wszystko mniej do serca niż ja. My jesteśmy najwniejsi. Powtórzę, że mi się ochota do roboty psuje i że robię się niedołęgą. Wówczas wziąłem się za uszy i zacząłem na umór farbować perkaliki. Potem też powiedziałem sobie tak. Życie jest w prawach natury, czy mądrych, czy głupich, mniejsza z tym, ale jest. Żyć trzeba, więc trzeba z życia wydobyć, co się da. I chcę coś wydobyć. Waskowski powiada wprawdzie, że my, Słowianie, nie potrafimy na tym poprzestać, ale tak się gada, że na samych pieniądzach nie potrafimy, no to od biedy zgoda. Ale ja sobie powiedziałam, że prócz pieniędzy są jeszcze dwie rzeczy. Spokój i wie pani co? Kobieta. Bo trzeba, żeby człowiek miał się z kimś wszystkim podzielić. Potem musi być śmierć. Dobrze, ale gdzie się zaczyna śmierć, tam się ludzka głowa kończy. That's not my business, jak powiada Anglik. Tymczasem trzeba mieć, komu to oddać, co człowiek ma i zdobywa, czy to pieniądze, czy zasługę, czy sławę. Jeśli są diamenty na księżycu, to wszystko jedno, bo nie ma nikogo, kto by uznał, że one coś warte. Tak samo i człowiek musi mieć kogoś, kto by go uznawał. A ja sobie myślę... Kto mnie uzna, jeśli nie kobieta, byle była ogromnie dobra, ogromnie pewna i bardzo moja i bardzo kochana? To wszystko, czego można chcieć, bo z tego idzie spokój i to jest jedyna rzecz, która ma sens. Ja to mówię nie jako poeta, ale jako człowiek pozytywny i kupiec. Mieć przy sobie drugą głowę to jest i cel. A potem, niech będzie co chce. Oto moja filozofia. Połaniecki twierdził, że mówi jak kupiec, ale mówił także jak człowiek rozmarzony, bo tak podziałał na niego i ten wieczór letni, i obecność tej młodej dziewczyny, która pod tak wieloma względami odpowiadała tym wygłoszonym przed chwilą poglądom. Połanieckiemu również musiało to przyjść do głowy, gdyż zwróciwszy się wprost do niej rzekł. Ja tak odmyślę, ale i z się zwykle przed ludźmi nie wygaduję. Dziś mi się jakoś na to zebrało, bo powtarzam, że pani Emilia ma słuszność. Z panią się jest w jeden dzień bliżej niż z innymi w rok. Pani musi być bajecznie dobra. Oto byłbym głupstwo zrobił, gdybym nie przyjechał do krzemienia i będę przyjeżdżał tak często jak pani pozwoli. Niech pan przyjeżdża. Często. Dziękuję. I wyciągnął rękę, a panna Marynia podała mu także dłoń, jakby na znak przymierza. A jaki on się jej podobał, ze swoją twarzą szczerą, męską, ze swoją ciemną czupryną i pewną dzielnością w całej postawie, ze swymi żywymi oczyma. Przywiozł przy tym tyle tych tchnień, których jej w krzemieniu brakło. Jakieś nowe widnokręgi wybiegające daleko poza staw i olszyny, które zamykały widnokręg krzemieński. Zrobili też jednego dnia tyle drogi, ile jej można było zrobić. Siedzieli więc znowu jakiś czas w milczeniu i wędrowali dalej, w milczeniu równie pospiesznie, jak w rozmowie. Marynia wskazała wreszcie ręką na światło, które się zwiększało za olszynami i rzekła. Księżyc. Aha, księżyc, powtórzył Połaniecki. ów zaś rzeczywiście wysuwał się z wolna z zaolszyn, czerwony i wielki jak koło ale tymczasem psy zaszczekały, powozik zaturkotał z drugiej strony domu i po chwili w salonie, do którego poprzednio już wniesiono lampy, ukazał się pan Pławicki. Marynia weszła do salonu, Połaniecki za nią. Nic się nie stało, rzekł pan Pławicki. Zajechała ich chromecka, że zaś myśleli, że odjedzie wkrótce, więc nie dawali znać. Ja mam już trochę chorę, ale jutro wybiera się do Warszawy. Ona obiecała się tu pojutrze. Więc wszystko dobrze? Spytała Marynia. Dobrze, a wy coście tu porabiali? Słuchaliśmy żab, odpowiedział połaniecki. I dobrze nam było. Pan Bóg wiedział na co i żaby stworzył, więc choć mi spać po nocy nie dają, nie narzekam. Ale tymczasem niech Marynia da herbaty. Herbata czekała gotowa w drugim pokoju. Pan Pławicki opowiadał przy niej o swojej wizycie u jamiszów. Młodzi byli milczący, tylko od czasu do czasu spoglądali na siebie pełnymi światła oczyma i na dobranoc uścisnęli się bardzo mocno za ręce. Panna Marynia czuła pewną ociężałość, rozbierając się, jakby ją ten dzień zmęczył, ale było to dziwne jakieś si miłe zmęczenie. Potem już, gdy jej główka wsparła się na poduszce, nie myślało o tym, że jutro poniedziałek, że zaczyna się nowy tydzień powszedniej roboty, tylko myślało o Połanieckim i w uszach jej brzmiały jego wyrazy. Kto mnie uzna, jeśli nie kobieta, byle była ogromnie dobra, ogromnie pewna, bardzo moja i bardzo kochana. Połaniecki zaś mówił sobie zapalając w łóżku papierosa: — Dobre to, śliczna, miłe, gdzie taka druga?